p24.pl. Zaobserwuj nas, zostaw reakcję i bądź na bieżąco. Przy zespole szkolno-przedszkolnym nr 23 w Rzeszowie miało miejsce wyjazdowe posiedzenie Komisji Edukacji Rady Miasta Rzeszowa. Wszystko po to, by naocznie przekonać się, jakie są potrzeby tej szkoły wynikające z upływu czasu. I one są olbrzymie. Olbrzymie, jak się okazuje. Przede wszystkim infrastruktura otoczenia na dzień dzisiejszy może być wykorzystana w sposób taki optymalny dla potrzeb i oczekiwań nie tylko uczniów tej szkoły, ale i otoczenia mieszkańców i nawet innych szkół. Bo jest dużo terenu, który jest nie zazielony, ale jest też bardzo dużo zieleni. Są place, puste przestrzenie, na których mogą powstać mniejsze boiska. No i gospodarz szkoły, pan dyrektor, jak rozumiem, bardzo się stara. Własnym sumtem przygotowuje już na wiosnę boisko, które będzie trawiaste i będzie wykorzystane prawdopodobnie, na pewno będzie wykorzystane do różnych form pracy nauczycieli wychowania fizycznego. Temu też miałoby służyć wybudowanie Centrum Aktywności Fizycznej. W planie byłyby boiska do piłki nożnej ze sztuczną nawierzchnią, dwu-, trzysektorowe. Mielibyśmy także boiska do... Dodatkowe boiska do piłki siatkowej, do siatkówki plażowej, plenerową siłownię, stoły do tenisa. No i oczywiście infrastrukturę do lekkiej atletyki, czyli bieżnia 400-metrowa, czterotorowa, bieżnia 100-metrowa, czterotorowa, skocznia w dal, rzutnia do pnięcia kulą. Chciałbym nadmienić, że z tego centrum nie korzystałaby tylko nasza placówka, nasza szkoła, ale również sąsiadujące szkoły, jeżeli chodzi o, powiedzmy, takie bieżące funkcjonowanie od poniedziałku do piątku w godzinach lekcyjnych, natomiast w godzinach popołudniowych, soboty, w niedzielę, wszyscy chętni mogliby z tego Centrum Aktywności korzystać. Inwestycje są potrzebne poprzez powiększanie już istniejących obiektów, budowanie nowych obiektów, remonty, prawda? Wiele szkół wymaga remontów, tak jak wspomniała pani dyrektor Sitnik, liceum plastyczne. No, żeby nie zamakały ściany, to nie możemy ich wcześniej naprawiać, tylko najpierw musimy naprawiać dach, prawda? Bo tak to byłaby to syzyfowa praca. Także pieniędzy i potrzeba jest bardzo dużo i tutaj, jeżeli tylko wiemy, że taka furtka się otworzyła, że 70% dopłaci ministerstwo, by to było prawda, no to trzeba spełnić określone warunki i te pieniądze będą. Ja myślę, że jeżeli byśmy przygotowali taką już koncepcję, projekt tego centrum, to duże środki można pozyskać z Ministerstwa Sportu, może też z Ministerstwa Edukacji, z tego względu, że wszystkie projekty, które są prowadzone, mają taki zasięg ponadszkolny, czyli mają zasięg środowiskowy, uzyskują bardzo duże dofinansowanie ze strony właśnie tych instytucji, tak jak Ministerstwo Sportu czy Ministerstwo Edukacji. Pozostaje nam trzymać mocno kciuki, bo że sport i aktywność rozwija, nie trzeba nikogo przekonywać. Aktywność fizyczna jest podstawą w ogóle rozwoju, takiego przestrzennego rozwoju każdego dziecka, młodego człowieka. To jest tak, że szkoła poprzez zajęcia dydaktyczne rozwija te wszystkie nasze zdolności intelektualne. Natomiast no, tą taką drugą bardzo ważną nogą to jest właśnie sprawność, zdrowie, rozwój fizyczny. Dlatego poprzez tego typu obiekty no, jakby stwarzamy sobie, czy też proponujemy szerokie spektrum właśnie aktywności fizycznej. To jest dzisiaj podstawa, zresztą mogę powiedzieć, że wczoraj będąc na lekcji plastyki, dzieci z klasy siódmej miały tam różne zadania do namalowania. Jedno zadanie dotyczyło mojej szkoły, czyli jakby taki temat moja szkoła, i to, co dzieci tam namalowały, podkreśliły, i później jakby w podsumowaniu to najważniejszym jakby wydarzeniem, które się tutaj w ostatnim okresie dla nich w szkole no jakby odbyło, to właśnie oddanie tego naszego wielofunkcyjnego boiska sportowego, że to jest dla nich coś, że mogą wreszcie sobie pograć w piłkę, w koszykówkę, w piłkę siatkową, że mają taki obiekt jako taki pierwszy element tego naszego centrum. p24.pl. Zaobserwuj nas, zostaw reakcję i bądź na bieżąco.